Witam w kolejnym programie Kukły z Bopik lub Gotuj z Bożenką. Dzisiaj robimy pulpety. Pulpety niektórzy nazywają klopsiki. Ja używam do pulpetów wieprzowego mięsa. Ale nim zaczniemy je robić, to przede wszystkim pierwsze, co musimy zacząć od wywaru, w którym te pulpety się będą gotować. Do tego wywaru potrzebuję jedną cebulkę, natkę z pietruszki, listek laurowy i sól, pieprz do smaku. Koperek, będą to pulpety w sosie koperkowym, koperek dajemy zawsze na końcu. A więc do dzieła. Pierwsze co zrobię, to obiorę cebulę i pokroję ją w drobną kostkę. Nastawiłam już garnek z wodą, gdzie woda zaczyna się gotować. Chodzi o to, żeby ten wybar nabrał smaku. Żeby w miarę tak 15 minut pogotować, a dopiero potem włożyć do nich pulpety. Mam tutaj w miseczce kilogram, troszeczkę więcej jak kilogram mięsa wieprzowego, zmielonego. Z boku już zmieliłam też jedną dużą cebulkę. Do pulpetów dodam natki, troszkę natki z pietruszki. Ja nie dodaję bułki tartej, tak jak niektórzy dają. Ja dodaję kaszę manną. I tak. Pierwsze co zrobię, to pokroję cebulkę. Kawałeczek łuski z cebuli. Myślę, że potrzebuję bardziej ostry nóż. Jeszcze tu kawałeczek mi zostało do pokrojenia. Pierwsze co zrobię, to wrzucę te dwa listki, co tu mam, cebulkę i pokroję natkę z pietruszki do garnka i pogotuję z 10 minut. A w międzyczasie rozrobię pulpety. I teraz woda mi się już gotuje w garnku. Wrzucę to do garnka. I jeszcze pokroję pietruszki. Część z natki z pietruszki dam do mięsa, a część do wywaru. To odłożę do mięska, górną część, a dolną dam do wywaru. Można pokroić i łodyżki, dlatego że one się rozgotują. Tych już nie będę dawać. Zapomniałam, że tu mam troszeczkę jeszcze pietruszki i niech się gotuje. I teraz tak, przejdę do wyrabiania mięsa, ale jeszcze przedtem pokroję teraz natkę z pietruszki i zaczniemy łączyć wszystkie składniki. Chcę pokroić ją drobniutko. Jeszcze dwa takie większe listki. Teraz je pokroję i teraz już możemy mieszać. Dobra garść zielonej pietruszki. I teraz mam tu 3 jajka. I teraz dam pół łyżki soli, pieprzu tyle samo, mam tutaj kaszę manną, to będzie tak 5 łyżek, staram się ją tak rozsypać równomiernie, 3. 4 i 5. To wystarczy. I cała duża zmielona cebula. Wcześniej. Teraz wymieszamy wszystko do kół.
sprawdzam, czy mi się gotuje już ten wywar, bo praktycznie za chwilę będziemy mogli kłaść te klopsiki do garnka, ale musimy chwilę poczekać, bo wywar się jeszcze nie gotuje. Miejmy pewność, że wszystkie składniki są dobrze wymieszane. To troszeczkę potrwa, 2-3 minutki. I poczekamy jeszcze z 5 minut, aż ten wywar pogotuje się troszeczkę. Ja te klopsiki będę parzyła, tak, gotowała na bardzo wolnym ogniu przez co najmniej pół godziny. One nie będą duże, ale co najmniej pół godziny trzeba je parzyć, gotować na wolniutkim, na małym ogniu. Wygląda na to, że jest dobrze wymieszane. I teraz musimy poczekać z 5 minut, aż się wywar pogotuje. Tak wygląda wywar do klopsików, na którym na tym wywarze będziemy gotować klopsiki. I teraz biorę odrobinę mięska w rękę. Wielkość klopsików zależy od Was. Ja robię mniej więcej takie wielkości, powiedziałabym, kurzego jaja, albo może trochę większe od piłki golfowej. I wkładamy delikatnie na wodę. O jednym zapomniałam. Teraz musimy dać gaz tak na low, żeby nie gotowało się bardzo szybko. Może troszeczkę za dużo wzięłam. I powolutku kładziemy. Trzeba mieć pewność, żeby były zanurzone w tym wywarze. I widzicie, nie gotuje się, bo wolniutko, na wolniutkim jest ogniu, na małym. One się nie rozpadną, będą całe. Mamy wrzątek, ale nie gotuje się bardzo szybko. Nie ma żadnych tutaj banik, woda nie bulgocze, także na razie wszystko w porządku. Ale pamiętajmy o tym, że musi być gotująca woda. Widzę, że robię je coraz większe. Pierwszy był taki ładny, wymiarowy, a te kolejne już robię większe. Jak widać, woda jest gotująca, ale nie bulgoczy. Pamiętajmy, raz jeszcze podkreślam o tym, żeby ta woda nie bulgotała, bo one mogłyby nam się rozlecieć. A tym sposobem one są całe, jak widać na zdjęciu. Mamy gaz tak średni, jak na razie, dlatego że ja dokładam zimne mięso i temperatura mięsa automatycznie obniża nam temperaturę wody. To troszeczkę podkręciłam na większy gaz. Wyrobię je wszystkie, jak będzie troszkę za mało tego wywaru, bo one muszą być pokryte w wodzie, to dolejemy troszkę wody. Wody gorącej, oczywiście gotowanej. Mam przygotowaną w czajniku na wszelki wypadek. I tu myślę, że już mi zostaną tylko dwa w miarę równe. Ten akurat ciut większy będzie, źle wymierzyłam, ale to nie szkodzi. I tak wszystko pójdzie do jednego garnka. Dobrze, teraz umyję ręce i za chwilę przyjdę i pokażę, je lekko zamieszam. Jak widzicie, one są praktycznie zanurzone i teraz zostawię je naprawdę na wolniutkim ogniu. Przykryję leciutko, ale uchylę, bo się boję, żeby mi się nie bąblowało, nie gotowało za szybko. Widzicie, woda zaczyna się leciutko ruszać, podnosić, czyli temperatura wody też się już podnosi, bo po jakimś czasie one zaczną się gotować. I ja podejrzeję, podglądnę je za 10 minut, ale na wszelki wypadek zmniejszę troszeczkę gaz. Do zobaczenia wkrótce. Klopsiki są już gotowe, ugotowały się, a teraz zrobię zaprawkę
tak jak mówiłam, ze słodkiej śmietany. Na razie mam troszeczkę, bo muszę rozrobić ją z mąką, potem doleję więcej śmietany. Tak jak mówiłam, prażyłam je na wolnym ogniu, gotowałam 35 minut. Teraz włożę 3 łyżki mąki i zrobię zaprawkę. Dałam mało śmietany specjalnie, żeby nie zrobiły potem mi się grudki. A tak to łatwiej zawsze jest dolać śmietany. Muszę tą mąkę najpierw dobrze rozmieszać, żeby nie było grudek. Dopiero potem doleję więcej śmietanki. Tak jest łatwiej zrobić. I teraz będę dolewała po troszkę śmietankę słodką. Kremówka. Jak widać, ciasto jest gładkie, nie ma grudek. I teraz mogę dolać więcej jeszcze śmietany, bo jest za gęste. Myślę, że tyle wystarczy, bo to jest więcej jak 3/4 szklanki. To będzie bardzo kremowy sos. I teraz wymieszam to dobrze. Także i teraz dodam troszkę wody tu do szklanki. Zaraz przyniosę i doleję, bo jeszcze jest troszkę gęstawy. I wlejemy do klopsików. Teraz przyniosę wodę. Doleję troszkę wody jeszcze. Mamy teraz dobry sos. Podkręciłam gaz na większy, żeby zaczęło mi się gotować. I bo teraz będę dodawała powolutku śmietanę. Zaprawkę. Tak naprawdę. Można wszystko naraz wlać i powolutku wymieszać. I teraz dołożę koperku. Koperek na samym końcu, tak jak mówiłam. Widać, zagotował się już sos ze śmietanką, a teraz na końcu, tak jak ja mówiłam, dodaję koperek. Mam tu 3 łyżki mrożonego koperku. Zaraz to wymieszam. Biorę dobrze, bo on przykleił się. Sos koperkowy. I pogotuję dosłownie jedną minutkę. I klopsiki i sos koperkowy gotowy. Zaraz przełożymy na półmisek i możemy degustować. Klopsiki gotowe. Można je podawać z kaszą gryczaną, pęczakiem, z makaronem, z ziemniakami. To już do Waszego wyboru. Spróbujcie ten przepis z kaszą manną. Są nieco inne, są bardzo delikatne, bardzo lubią je dzieci. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten przepis. A jak spróbujecie, dajcie znać. I proszę o paluszek w górę i zapiszcie się na mój kanał. Dziękuję, do zobaczenia wkrótce, smacznego.